Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam do serii, znaczy no do serii, do odcinka z Cubeworlda. Poznajemy Cubeworld, jeden już myślę z ostatnich tutaj odcinków. Bucznik, ja nazwałem go Bucznik bez jaj. Byłem pewien, że nazwałem go Łucznik, a nie Bucznik, ale dobra. Usuńmy sobie Warriora tutaj na Warriorze, zbytnio nie mam czego robić, także tak, zróbmy sobie teraz tak, to będzie na przykład dwarf, to będzie mail i jeszcze nie grałem sobie rogue'em jeszcze sobie nie pykałem i face sobie weźmiemy na przykład takiego, o, i takiego. Rogue musi być malutki. Weźmiemy sobie go, pokolorujemy może na, o, tak, bo to będzie taki stary rogue. Old rogue. R-O-G-U-E. No. Dobra, stworzymy sobie nowy świat. Ten świat był bez sensu, chociaż on był najbardziej zeksplorowany, ale to dlatego, że nie mogłem nabić totalnie tego. A, da się przesuwać, dobra, zajebiście. Seed. Piszemy coś na pałę i name odcinek X, bo za cholerę nie pamiętam, który to jest już odcinek. Taki króciutki wam odcinek zrobię, ze względu na to, że nie mam pomysłu na co by nagrać sobie tutaj do luźnej gry Minecrafta z serwera Hypixela. Teraz nie nagram, ponieważ Pedro musiał wyjechać na pewien czas. Także nagram może sobie właśnie dzisiaj Cubeworlda, tak pomyślałem. Dobra, no to ciskamy. Jak, zobaczmy, jak to działa. Tutaj widzę, jak jakoś ta szczała to fajnie ściągnęło. Jeszcze potrzebuję na czymś sobie przetestować. Ty, panie, kim ty jesteś? Jesteś królikiem. A ty? Też jesteś królikiem, ty tak samo. O, na tym sobie jeszcze przetestuję. Nie, widzę, że na razie nie działa. To chyba bazuje na manie, tak mi się wydaje. Assassin i ninja. Dobra, bierzemy assassina. Niech będzie ten assassin, powiedzmy. Nie się po tym chodzić na przykład? Nie. Ogólnie ostatnio było kilka update'ów, jestem w dupę z tymi update'ami, znaczy nie wiem co one w zasadzie dodały, ale to i tak do takiej do luźnej gry mi to jest raczej niepotrzebne. Dzień dobry. Nie, trzeba przetestować to na jakiejś mobie. Tego nie będziemy bić, Sheparda. Owczarka. Dobry. Alpaki też bić nie będę. Zabijam sobie jeszcze busz. Okej. O, tutaj mam jakąś, widzę, bazę. I tutaj na pewno gdzieś powinny się kręcić jakieś nieprzyjazne mnie stworki. Ciekawy jestem, czy naprawili już ten bug u Rangera, że mogłem spamić w drugi przycisk myszki. I miałem takie damage jak w poprzednim odcinku. Ogólnie pewnie zapytacie, czemu dawno nie było Cubeworlda. Bo dużo osób napisało, że nie chcą tego Cubeworlda. No i że ja się zawsze tak próbuję dostosować, że jednak nie nagrywam tego, co ja chcę, tylko bardziej też co wy na przykład chcecie. Także po prostu szedłem zgodnie z opiniami waszymi, że skoro nie chcecie, no to nie będzie Cubeworlda. Ale że dzisiaj na 16 nie miałem czego nagrać. Miałem sobie, już praktycznie miałem zacząć nagrywać GTA, sobie taką misję przejść jedną z wami. Ale się skapnąłem, że w GTA nie mam dźwięku. I teraz już na pewno dostaliście ten odcinek, taki, którym was proszę o pomoc. On był o 13, także może już tam ktoś coś wymyśli.
Co mam zrobić, żeby powrócił mi ten dźwięk? Czemu ja w ogóle nie widzę jakichś tutaj mobów? Takich nieprzyjaznych mnie. Tam coś idzie. To jest co to jest w ogóle? What the fuck? Pierwszy raz tak już widzę z daleka, może dziwnie wyglądać. Ale zaraz zobaczymy z bliska. What the fuck is this shit? Insect ground. A jest na czerwono, to nawet go nie tykam. Teraz z kolei... gdzieś mi się ziewnęło. Teraz z kolei dużo się respi, znaczy respi się pojawia się, spawnuje się tych buszów. Wcześniej było chyba, wydaje mi się, tego troszeczkę mniej. I ogólnie zrobili taki limit FPS-ów. To w sumie nawet mi nie pasuje, bo sobie teraz ustawiłem limit FPS-ów i mam w dupie lagi. Znaczy czasami właśnie się pojawiają, ale na pewno są rzadziej. Na przykład przed chwilą był, nie? Rzadziej są niż były wcześniej. Wcześniej zauważyłem, był lag. Czasami lag na lagu. A teraz jest już zdecydowanie lepiej. Human, chodź tu biała się. Żaboludziu pieprzony. A nie, to jest normalny człowiek. No panie, kuźwa. Będziesz to blokować bez jaj. Padnę. Nie dam mu rady. Jeszcze jakieś gówno się do mnie przypamiętało. A, jeszcze się uleczyła menda pieprzona. Zasrany gościu. No co za... Och. Jeszcze te fly. Durnowaty. Gońcie się, frajerze. Coś tego flya, no nie. Roach jest nie dla mnie, Roach jest nie dla mnie. Dla mnie, tak jak mówiłem, jest mag. Ewentualnie, jeżeli jeszcze posiada buga, to ten Ranger. Ranger jest po prostu OP. Co zresztą sami widzieliście w poprzednim odcineczku. Cyk, na górę sobie wejdziemy. I na górze nie ma nic prócz czegoś, co jest... O, co to? Squirrel. Od kiedy... Dźwa... Squirrel? Od kiedy wiewiórki nas biją? Ja pierd... W ogóle pamiętam ten szał na YouTube. Wow! Następca Minecrafta! Wszyscy to będziemy grać! Lepszy od Minecrafta! A teraz nagle Q-Board znikł na YouTube. Ostatnio pamiętam, Kupson wrzucił jakiś odcineczek z tego. A tak to się wszyscy rzucili, bo Q-Board, bo lepszy od Minecrafta. No... Ja czułem, że to tylko jest taki na początku. A za chwilę już... Nie będzie się nam chciało to grać. Patrzcie jak ciśnie. Moje. One linen shoulder armor. Where is to? Coś. One linen shoulder armor. No powinno być tutaj, nie? Iron Longsword? No zobaczmy tego Longsworda. A, na Wrighta, dobra. Ale gdzie się podziało to bez jaj? Tutaj nie ma nigdzie. Tutaj też nie, tutaj też nie. No dobra, skoro znikło. Skoro znikło, to ja się tutaj wieć. Nie będę czepiać, prawda?
Ogólnie jakieś inne to miasteczko zauważyliście. Tutaj są murowane domki, na przykład tak jak te. Tam, co byliśmy, te domki były z drewna, z tego co pamiętam. Ewentualnie, nie wiem, może jakiś update teraz wprowadzili i te domki już nie są takie, tylko te miasta są takie bardziej, wiecie, ucywilizowane. Zajebiste. Dobra, biegnijmy gdzieś na jakieś polowanko czy coś. Tak, żeby ten odcinek miał, powiedzmy, za 20 minut. Żeby nie było, że wrzucam krótkie filmiki, hajs z YouTube'a i takie tam. W tamtą stronę, o, tu będą może jakieś ananaski. Chociaż nie, na razie jeszcze mamy potki. Ja mówię, że się nie wyspałem, przegrałem do późna w Guild Wars 2. Ogólnie nagrałbym sobie dla was coś właśnie z tej gry. Ale, podczas nagrywania mam crasha. Znaczy, ogólnie gra mi się wyłącza. Taki na razie taki jest zawieszenie jakby gry. Nic się nie rusza. I wyłącza się gra. U kolegi z kolei działa. Ale ostatnio właśnie dużo czasu poświęcam na Guild Warsa. Znowu wróciłem do tej gry. Dawno właśnie nie grałem. Ba, dawno, kilka miesięcy w to nie grałem. Tak właśnie nowy event mnie zachęcił do gry. Nowy dodatek. No i tak wyszło. A mi znowu pierdzielą, no. Padłem. Nie, Roach. Nie Roach. Tak, teraz gram Roachem, tak. Roach jest nie dla mnie, totalnie. On się tylko nadaje do zbierania tych surowców. Badziew. No może wiecie co? Skoro tak, to start menu. Mam pewien pomysł. Zalogujemy się na jakiś serwer multi, jeżeli będę mógł oczywiście, bo nie wiem jak to w sumie działa. I czemu tak jest długo, please wait. No czekam. Czekam i macham myszką. O, coś zaskoczyło, bo jest lag. No okej, udało się, widzę. Wejść do menu. Start game. Bucznik, okej. Multiplayer worlds, nie, connect to server, server address, cholera, no to się nie zalogujemy. To nic, jeszcze pograjmy sobie może tym bucznikiem dzisiaj. Bucznik. Single player. I tutaj sobie weźmiemy. Na dwójeczkę. Chociaż nie, tam było na trójeczkę, dobra, już nieważne. O, już. Nie wiem, gdzie strzelam. No panie, Jezu, co to za noc. Kurat teraz bez jaj. Ale jak ciemno w ogóle. A, bitery. No, biterów to ja się nie dziwię, że mi wpierdzieliły. Ale patrzcie, jak ciemno w ogóle. Kiedyś to chyba w nocy nie było, nie? Aż tak bardzo. Ale widzę, że to nadal działa tak. To może tak powinno działać, a nie ten. Nie, że to jest bug. Nie wiem. A teraz to seryjnie, nic nie widać dookoła nas. Coś jak ten, noc w Warzy. Znaczy teraz to już się nie nazywa Warzy, tylko to się nazywa Infestation, czy coś na ten styl. Pamiętam, że też swojego czasu to grałem. Mógłbym w sumie z tego też nagrać coś. Bo jeszcze nigdy z tego nie nagrywałem.
z The War, no, z Infestation. Zmienili nazwę. Czas chyba będzie szybciej leciał, tak? No powiedzmy, że ten czas szybko leci, badziew. Zróbmy sobie jakąś zupkę. Muffinek nie możemy zrobić. Ale nie, totalnie nic nie widać. Bez kitu. Ja bym sobie jeszcze chciał coś zabić, no. Ale w takich ciemnościach to ja nic nawet nie znajdę. Co chciałoby ze mną walczyć. O! Tam? Hornet? O, tam się coś bije ewidentnie. Aaaa, fuck, bitchem. Znowu na debilkę. I czujecie, że ja z tego nie trafiam? Coś chyba zmienili, bo to w ogóle nie trafia. No zabijcie mnie. Dziękuję. Faza. To w ogóle nikogo nie trafia. Czekajcie, tam się coś świeci. Jest obozowisko. Czy gdzieś właściciele powinni być? Duża górka to była. Słuchać kroki. Jezu, to teraz się stara chodzić po tych lasach. Dobra, nie, raczej mnie nic nie goni. Ale to i tak, ja tutaj nic nie widzę. Także jest lipa. Dobra, to taki króciutki odcinek, żebyście sobie mieli co obejrzeć. Czasami właśnie na weekendzie na YouTube są takie nudy, że dopóki ja jeszcze nie nagrywałem, to jeżeli oglądałem sobie... Znaczy tak, bo teraz niekoniecznie mam czas na oglądanie innych YouTuberów. Jeżeli oglądam, to w zasadzie czynnie, to nie oglądam nikogo, także wszystkie odcineczki. Po prostu nie mam na to czasu, prawda? Ale jeżeli na przykład już kiedyś oglądałem, to naprawdę było ciężko na weekendzie trafić jakiś fajny odcinek u kogoś, bo po prostu ludzie jakoś na weekend wymierają, tych filmików nie ma. Dzisiaj dostaliście ten 3-minutowy odcinek z GTA. Dobra, w zasadzie, no co będę przedłużać, prawda? Dziękuję wam bardzo za uwagę, tutaj jest Ogniska, żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że już nie z Q-Boarda, skoro nie chcecie Q-Boarda, to Q-Boarda nie będzie. Do zobaczenia, cześć!